To pora na drugą kluseczkę. Włożymy tak do buźki. Laleczkę zawsze karmimy w pozycji pionowej. O, ale zjadła. Poczęstujesz ją kolejną, Eliska? Cześć! Witajcie na kanale megatskąd.pl. Spójrzcie, ze mną jest dzisiaj gość specjalny. A kto ze mną jest? Eliska. Eliska! Eliska przyjechała aż z Katowic specjalnie, aby się z Wami zobaczyć. No i nie tylko z Wami, bo wspólnie kogo pokażemy, Eliska? Kogo tu mamy? Lalkę. I ona będzie zjadała kluski. To spójrzcie, rozpakowałyśmy już naszą laleczkę. I co było w środku? Były na kluski taka plastelina. Mm-hmm. Super. Jedna pieluszka. Dobra. Szczoteczka, talerzyk i jeszcze maszyna do klusek. No świetnie. To tak wygląda nasza laleczka. Co ona ma na sobie ubrane? Sukienkę. Sukieneczkę taką różową. Tu są takie fajne wzorki. A włoski jakie ma? Kręcone. Kręcone i takie jasne włoski. I no. Co ona zrobiła sobie za fryzurę? Co to jest? Co? Takie jakby koczki. Takie mini koczki, takie dwie kiteczki. No i jeszcze grzyweczka jest tutaj. Jest podobna trochę do Eliski, co? Podobna do Ciebie? No trochę podobna. W laleczce z tyłu do wyboru mamy parę trybów, ale najważniejsze dwa to jakie są? Jest tryb mama i tata. Właśnie. My sobie teraz włączymy tryb który? Mama. Mamę, świetnie, to przesuniesz? Mhm. Mhm. Na sam dół jest tryb dla mamy. Mama, kocham cię! O, jak słodko, słyszałaś co powiedziała? Mhm. Ale ona fajna! Mamo, kluski zjem! Mamo, kocham cię! To pora zrobić co? Kluski. Kluski. Nasza lalka bardzo lubi kluski. Chyba na nie długo już czekała. Wyjmiemy sobie taką żółtą plastelinę. Proszę, tyle wystarczy. Zobacz. Mhm. Tak? A zrobisz kluskę pierwszą? Mhm. No to super. Śmierdzi. Pachnie? Śmierdzi. Jednak. No i dobra, kluski na pewno wyjdą pachnące. Mhm. Rzucamy mocno. Mhm. Może nawet takie trochę... O właśnie, trochę trzeba je zmniejszyć. Super. No i robimy pierwszą kluskę. Ja jestem ciekawa, czy ta kluska nam wyjdzie. Wychodzi kluska. O, super! Wychodzi. Wychodzi, no pewnie. Pierwsze kluski już zrobione. I teraz co? Możemy je sobie tak wyjąć, czy nie? Jeszcze więcej klusek? No dobra. Oj, to chyba będzie taki już porządny obiad, co? No, mi się też tak wydaje. Kolacja. Obiad, kolacja. Oto dlatego tak dużo Eliska robi klusek. Świetnie. Oj, i jeszcze. Chyba do końca suszyjemy tą plastelinę. Zrobimy mnóstwo klusek, żeby lalka nie była głodna później, nie? Świetnie nam to idzie. No pięknie. Oho, i możemy je zaraz wyłożyć na talerzyk. No to teraz pozbędziemy się klusek. Właściwie nie pozbędziemy, ale położymy je gdzie? Na talerzyk. Na talerzyk. I co? Wyglądają pysznie? Nie, no jak to? Eliska sama zrobiła, na pewno wyglądają pysznie. A lubisz kluski jeść? Tak. No pewnie, no to wyglądają dobrze. Jest pomidorowym sosem. O, no tak. No, pora nakarmić naszą laleczkę, tak? Mhm. Mhm. A naciśniesz na brzuszek, powie nam coś? Oj, chyba się ucieszyła, że dostanie obiad, tak? Mhm. Poczęstujesz ją pierwszą kluską? Tak. Dobra, to bierzemy pierwszą kluskę i teraz prosto do buzi. Ale wciąga, widziałaś to? Sama. Tak, sama zjadła. Pyszne? To chyba jednak smakują te kluski. Mhm. Świetnie. To pora na drugą kluseczkę. Włożymy tak do buźki. Laleczkę zawsze karmimy w pozycji pionowej. O, ale zjadła. Poczęstujesz ją kolejną, Eliska? Nasza laleczka bardzo lubi kluseczki. O, ale zobacz jak zjada. Nawet nie trzeba trzymać ich. To kolejna kluska wędruje. Mamy ich sporo na talerzu. Proszę. O, aż się oblizała. Słuchajcie, o co ona nas poprosiła, Eliska? O zmianę pieluszki. O zmianę pieluszki. Oj, zobaczcie, jajku. Bo nasza laleczka zaraz się załatwi. Trzeba szybko, Eliska. Pieluszkę szybciutko trzymaj. Jest pieluszka? Ojejka, szybciutko, szybciutko. No to słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy nasza... Ojejka, a co to? Nie zdążyłyśmy zmienić pieluszki, Eliska.
Szybko! Musimy zmienić pieluszkę naszej lalce. Jeszcze tam coś jest. Oj, jajko, jeszcze zostało? No. No to kluski chyba były bardzo smaczne, ale trzeba przebrać. Koniecznie zmienić pieluszkę. O, no to czekaj, ubierzemy jej najpierw pieluszkę, tak? Położymy tutaj. Będziesz musiała ją mocno przytulić. Aha. Dobra, tu. Teraz tutaj mamy nasze zapinki, zobacz. Oho, świetnie. Tu przyklejamy. Przykleisz drugą z tamtej strony? Mamo, mamo, kluski zjem. Mamo, mamo, kocham cię. O, nasza laleczka jest słodka. Tutaj, zobacz, musisz ładnie przykleić z tej strony, nie? Chyba znowu chcę kluski. Znowu będziemy musiały jej dać drugą porcję obiadku, bo tylko część na razie zjadła. Dobra, a mocny przytulas? Jestem głodna. Kluski, to przytulas jeszcze mocny. O, no słodko. Widzicie? To teraz może jeść dalej. To proszę, Eliska, dasz kluseczkę? Tak. Tak, dobra. Zobaczymy, czy zje. Chyba jej smakują, co? Proszę dokładkę. Co ona chce jeszcze? Dokładkę. Dokładkę, no to dajemy dokładkę. Zrobiłam kubkę. Oj, już? Chyba nie. Chyba nie, dopiero co zmieniałyśmy pieluszkę, co? O, a też ją kochasz? No, my też Ciebie kochamy, Lolusiu. Teraz z mamusi zamienimy się w tatusia. I co, przyciśniemy tutaj na tryb taty? Mhm. Dobra, to przyciskam. Mamo, mamo, kluski, tato, tato, kluski, wiem, tato, tato, kocham Cię. No świetnie, to teraz tatuś się będzie musiał nią zaopiekować. Gdzie to? Tato, tato, kluski, wiem, tato, tato, kocham Cię. I teraz co, nakarmimy ją? Tak? Myślisz, że jeszcze jest głodna? Chyba jest. No to bierzemy pierwszą kluseczkę. I gdzie ją wrzucamy? Do buzi. Do buzi. Ojejka. Ale zjadła. No, no to jeszcze jedną, co? Jest głodna. Tak. Ale dobre kluski przygotowałaś. Chyba jeszcze chce. To damy jeszcze? No. No dobra, to damy. Mało ich już jest. Czyli sporo zjadła. Jeszcze więcej klusek, proszę. Czas na zmianę pieluszki. Oho. I co? Znowu musimy chyba jej zdjąć. Pieluszkę? Dobra. Czekaj, położymy ją. Tak. Dobra, ręce do góry zrobimy. Sprawdzimy. Czy pieluszka jest czysta, czy brudna? To jak myślisz? Czysta, czy brudna? Czysta. Hmm? Czysta? Chyba zrobi kupę. Tak? Ojejku, naprawdę? No. No zobacz. Oj nie, chyba jeszcze się nie najadła za dużo, co? Oj, rzeczywiście, oj zobacz, tu coś zostało, widzisz? O, ho, ho, ho. Trochę tego jest. Ojejka. Jeszcze zjadła? Poproszę dokładkę. Och, jeszcze więcej kluzek. Musimy chyba przygotować kolejną porcję. Zrobiłam kubkę? Jeszcze nie. To co tu się stało teraz, Eliska, co? Zrobiła kubkę. No pewnie, pieluszka jest cała pełna. Musiałyśmy ją wymienić, nie? No. A teraz co zrobimy za chwilkę? Uczeszamy jej włosy. No pewnie, trochę ją rozczeszemy jej włosy i może zrobimy jakąś nową fryzurę? Hm? Ja umiem robić warkocze. Super, to może Eliska zrobi nawet warkocz. To teraz co? Wyczesamy jej włosy. Dobra, to czeszemy. Hm? Mocno trzeba? Czy łatwo się rozczesują? Łatwo. Łatwo, pewnie. Ale nie ma chyba długich włosów takich, co? Nie, króciutkie. Króciutkie. A jakie można zrobić fryzury na krótkie włoski? Można jej rozpuścić włoski takie dotąd. Będzie miała takie do ramion wtedy, nie? Albo ci mówiłaś, co robisz? Warkoczyki? No. Warkoczyki? A co jeszcze robisz? Jakieś koczki, co? Kiteczki? No, można zrobić nawet i takie z dwóch. Bez tego to można by zrobić taki jeden też warkoczyk. Wow, no świetnie. To może jeszcze drugą kitkę jej rozczeszemy, co? Bo ta już mi się wydaje, że wygląda ładnie. Ta jeszcze jest taka pokręcona trochę, żeby kołtunów nie było, nie? Oj, tu chyba był, co? Tyle siły trzeba było użyć. No teraz to już wygląda ślicznie, bardzo ładnie uczesałaś. W dzisiejszym odcinku poznaliście naszą małą laleczkę. I co było w niej najfajniejsze, Eliska?
Jak robiła kubkę. Jak robiła kubkę, ale też bardzo fajnie zjadała kluseczki, co? Mi się to na przykład podobało. Mhm. Tak wciągała. Właśnie, tak i to szybko szło, taki z niej głodomór się trochę zrobił, nie? Chyba też rzeczywiście bardzo mocno lubi kluski. Jeśli Wam się laleczka spodobała, to zostawiamy co? Kciuki? W górę. Kciuki w górę, pewnie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!